Jesteśmy w Proboszczowie, gmina Pielgrzymka. W Proboszczowie realizowany jest projekt Dożynki z tańcem i śpiewem, obrzęd dożynkowy rzeszowski. I właśnie dzisiaj jest już, można powiedzieć, przedostatnie spotkanie warsztatowe, na których to uczestnicy projektu będą już do końca szlifować swoje umiejętności taneczne z udziałem choreografa, pani Eli. Pomysł jest tutejszy i stąd ja tylko pomogłam go jakby tylko poukładać. Także szefowa tutaj najwięcej wie, jak powinno to wyglądać. Natomiast podpowiedziałam, bo miałam przyjemność kilka razy robić takie rzeczy, więc co wiem, to podpowiadam. Żeby to wyglądało ciekawie, żeby widz miał co obejrzeć, ale też, żeby dzieci były zainteresowane tym, co robią. Fabuła jest tak, jak były kiedyś dożynki, czyli ludzie byli w polu, skończyli rządź, wzięli ostatnią wiązkę, idą do gospodarza, który jest panem tej ziemi i jakby przekazują mu informację, że już skończyły się żniwa. A po takich żniwach gospodarz miał obowiązek zawsze zapłacić muzykę, postawić coś do jedzenia, co by wszyscy się dobrze wybawili za to, że tak ciężko pracowali. I dzieci przedstawiają już tą zabawę. Najpierw idą z pola, śpiewają ze wszystkimi, a potem przedstawiają kilka tańców, które są właśnie w tej zabawie, która była kiedyś w Rzeszowskiej. Cała idea wynikała z potrzeby przekazania pewnych umiejętności, a przede wszystkim tradycji, które kultywowane są na przykład w zespole Fujiyamki, młodszemu pokoleniu, dzieciom i młodzieży z terenu nie tylko Proboszczowa, bo w Proboszczowie działają Fujiyamki, ale dla szerszego odbioru, czyli dla dzieci i młodzieży z całej gminy. Przez okres wakacyjny dzieci, młodzież i członkinie i członkowie zespołu Fujiyamki przygotowywali taniec, śpiew do obrzędu dożynkowego, który będzie pokazany na dożynkach gminnych w Czaplach 2 września. Naszym zadaniem będzie taniec na biesiadzie w Czaplach. Szykowanie od podstaw, tak jak kiedyś się szykowało te dożynki. Wszystko od podstaw robione, zaczynając od robienia wieńca dożynkowego, od zbierania tych kłosów, poprzez szykowanie tego tańca, muzyki, która będzie na tym, po prostu przez te wszystkie etapy dochodzimy od samego początku aż do samych dożynek. Ja tam lubię, mi się bardzo to podoba. Tak, lubię taniec, muzyka, ale najbardziej lubię śpiewać. No tak, ja już jestem w Fujiyamkach. Ja do Fujiyamek się zapiszę, na pewno. Pewne. Zaangażowanie było ogromne ze strony i Fujiyamek, ale także dzieci, młodzieży, no i samych rodziców, którzy no, nie szczędzili czasu, nie szczędzili paliwa. Wiadomo, że to młodzież, która nie miała do czynienia nigdy w zasadzie z takim tańcem, bo to tańce ludowe to są. Dyskotekę bardziej lubią, ale nie ma problemu z nimi. Bardzo dobrze się z nimi współpracuje, właśnie chodzi o to, że my to im podgrywamy, a dzieci, no przyjeżdża ta koleżanka nasza z Bolesławca i też dla nich jest zadowolona z dzieci po prostu. Panie starsze są ubrane w paradne stroje, natomiast dzieci i młodzież niestety, tak jak było drzewiej bywało, nie mają stroju. Tak jak było kiedyś, były to koszuliny, do tego był fartuch, żeby se brzucha nie ubrudzić. U dziewczyny chustka na głowie, bo szła prosto z pracy, więc zawsze miała chustkę. Było gorąco, więc mają wszystkie rzeczy białe. Wieś i tradycja i kultura wiejska czy folklor według mojego odczucia jest czymś pięknym. To są wartości ponadczasowe, wartości naszych przodków i uważam, że należy dzieciom i młodzieży o tym mówić, wciągać ich do tych działań. W związku z realizacją projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku nie tylko uczniowie szkoły są zaangażowani w realizację projektu, ale bardzo przeżywają to również całe rodziny. Rodzice, dziadkowie,
którzy tutaj nas wspomagają w realizacji tego projektu, przychodzą na próby, chcą zobaczyć, co ich pociechy potrafią. Myślę, że to była bardzo dobra decyzja, żebyśmy przystąpili do tego projektu, bo to jest też możliwość i sposób spędzenia w inny sposób czasu i zapoznanie z tradycją, kulturą, dożynek nie tylko i myślę, że nie należałoby na tym poprzestać, tylko zrobić jakąś kontynuację. Thank you.